Na podstawie tego, co przysłali do nas internauci na stronę www.zadanie-dla-posła.pl, powstało już ponad 20 interpelacji. Dwa z pomysłów, które do nas dotarły, mają szansę doczekać się też rozwiązań ustawowych, ale przecież nie zawsze tak musi być. I dzisiaj chcieliśmy Państwu powiedzieć o sprawie, która wpłynęła do nas już jakiś czas temu. Zresztą wczoraj był również bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej, ale o tym już opowie pan poseł Artur Gierada. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedział mój przedmówca, przewodniczący zespołu, pan Cezary Tomczyk, rzeczywiście jest już kilkadziesiąt spraw, którymi zdążyliśmy się zająć przez ten miesiąc czasu. Na efekty oczywiście w większości z nich będzie trzeba poczekać, bo ta procedura trwa dosyć długo. Między innymi złożone interpelacje, również przygotowane projekty ewentualnych pewnych małych nowelizacji, które mamy gdzieś tam w zarysie. Ale pierwszą rzeczą, którą już nam się udało rzeczywiście zrobić, to była rzecz, po liście pana Pawła z Krakowa, który napisał do nas, że zostało mu zabrane prawo jazdy po wyniku powyżej 0,2 promila alkoholu i mówił tutaj, że był akurat zepsuty alkomat, gdzie po 15 minutach, kiedy był jeszcze raz badany, wynik był 0,0, ale mimo wszystko policjanci zatrzymali mu te prawo jazdy i dopiero po kilku miesiącach zostało one odebrane oddane przez sąd. I szanowni państwo, oczywiście to się zbiegło kilkutorowo, bo dyskusja na ten temat i takich przypadków w naszym kraju mieliśmy więcej. Między innymi w artykule pana redaktora Ziemowita Nowaka, który był opisywany w Gazecie Wyborczej, również po dyskusji w stacji TVN, gdzie nawet ja oglądałem program, w którym dziennikarz wraz z ekspertem robili eksperymenty, w którym płukając płynem do pukania zębów usta, później dmuchali w alkomat i okazywało się, że po kilku minutach jeszcze mieli właśnie stężenie alkoholu w jamie ustnej, takie, które nakazywałoby policjantom w tym przypadku zatrzymanie im prawa jazdy. Takich sytuacji również przez media i poprzez interwencje u nas było kilka. Ludzie opisywali, że zażywali syropy, różnego rodzaju lekarstwa. Jeden pan nawet skarżył się na to, że używał spryskiwacza do szyb, po czym też taki wynik był pierwszy. Nie pił. Rzeczywiście to było stężenie, które było w samochodzie, a że w samochodzie dmuchał w ten alkomat, który później błędnie wykazał, że ma on zawartość alkoholu we krwi. I sytuacja była taka, że rzeczywiście policjanci w takich sytuacjach, mając pewność, że dana osoba nie ma alkoholu we krwi, bo tak mówię, kolejne badanie po 15 minutach wykazywało 0,0, według procedur obowiązujących musiała zatrzymać prawo jazdy. Najczęściej to zatrzymanie trwało około 3 tygodni do miesiąca czasu. Oczywiście odkąd Platforma Obywatelska znacznie usprawniła funkcjonowanie sądów, ale musimy pamiętać, że taka osoba miesiąc czasu potrafiła być bez prawa jazdy. Druga rzecz, że często kiedy właśnie samochód był instrumentem pracy, nie mogła wykonywać swojego zawodu. Trzy, na jej koszt musiał być scholowany w takim momencie samochód. I czwarta, też bardzo ważna rzecz, no sądy zajmowały się rzeczami, którymi de facto nie powinny się zajmować, a więc był to koszt również dla budżetu państwa. Po naszej interpelacji mamy odpowiedź ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który już składa deklarację, że przepisy w tej materii zostaną zmienione. Ba, już teraz, w tym momencie Komenda Główna Policji wysłała do wszystkich komend wojewódzkich instrukcję, by w takich sytuacjach właśnie w ramach tego, że prawo przy względnie niepewnych sytuacjach powinno działać na rzecz pokrzywdzonego, na rzecz oskarżonego, w tym momencie nie zatrzymywać takim osobom prawo jazdy. Ma być procedura wykonanego kolejnego badania, jeśli będzie wykazany wynik 0,0, wtedy kierowca spokojnie może odjechać tym samochodem, a więc w tym momencie osoby, które używają płynu do pukania ust jako higieny jamy ustnej, mogą spokojnie się nie obawiać, siadać za kierownicę i być normalnymi kierowcami. Szanowni Państwo, czasem te sprawy wyglądają na bardzo błahe i pewnie dla wielu w takim pierwszym kontakcie rzeczywiście tak jest, ale to właśnie te błahe sprawy, te małe szczegóły, które są dookoła nas, kształtują całe nasze życie. Dlatego chcielibyśmy, żeby te małe sprawy, nie zawsze przy okazji zmian ustawowych, ale czasem przy okazji interpelacji, mogły być zmieniane i usprawniane. Chciałbym Państwu jeszcze pokazać ten pierwszy taki screen ze strony internetowej, ja już ją pokazywałem, tylko że ona nabrała trochę innego kolorytu, jest bardziej interaktywna. My się też tak naprawdę uczymy, jak ten serwis działa. Znaczy, codziennie napływają do nas nowe sprawy, a my codziennie staramy się raz, że je rozwiązywać, ale dwa, usprawniać ten serwis. W związku z tym sam interfejs został odnowiony, została dodana informacja oczywiście też o tym, jacy członkowie zespołu parlamentarnego następne pokolenie wchodzą w jego skład. Jak Państwo wiedzą, zespół jest, można powiedzieć, ponadpartyjny albo wielopartyjny. Należą do niego członkowie wszystkich partii politycznych, które znajdują się w parlamencie.
chciałbym Państwu powiedzieć, że znaczy, my nie mamy za sobą ogromnej machiny. Znaczy, to jest trochę tak, że my się możemy rozwijać, ale jakby strona też pochodzi z naszych składek. To znaczy złożyliśmy się jako posłowie wchodzący w skład zespołu i te środki pochodzą z naszej kieszeni, a nie z pieniędzy czy klubu, czy Sejmu. Dlatego to wszystko nabiera dopiero tempa, ale też Państwa prosimy oczywiście i apelujemy o to, żeby te pomysły wpływały, żebyśmy mogli się tymi sprawami zajmować. Szanowni Państwo, głównie kontaktujemy się dzięki stronie internetowej z naszymi wyborcami i musimy podkreślić, że już kilka lat temu w zasadzie, kiedy poznawaliśmy się w parlamencie, już wspólne inicjatywy robiliśmy w sprawie zmieniania prawa, ale rzeczywiście do tej pory informacje, które czerpaliśmy od wyborców, od społeczeństwa, polegały na tym, że ktoś zgłaszał się na nasze dyżury poselskie, mieliśmy spotkanie z różnymi branżami, które rzeczywiście pewne rzeczy nam przedstawiały. Ale musimy pamiętać, że o tych drobnych sprawach, o których mówił poseł Cezary Tomczyk, my musimy się nimi zajmować i powinniśmy się nimi zajmować, bo w Sejmie głównie tworzymy wielkie akty prawne, ale tylko część prawa jest tworzona w Sejmie. Reszta jest tworzona na podstawie różnego rodzaju rozporządzeń lub wewnętrznych zaleceń w administracji, a my często jako posłowie czy poszczególny obywatel nie ma o nich pojęcia i również urzędnicy nie wiedzą, że one są wadliwie skonstruowane, bo dopiero tak naprawdę, kiedy poznamy w sytuacji codziennego życia, kiedy one dotkną poszczególnego obywatela, on potrafi się zorientować, że dany przepis jest bez sensu. My właśnie na takie zgłoszenia czekamy i bardzo chcieliśmy podziękować Państwu jako dziennikarzom, bo wspólnie to prawo możemy zmieniać. My nie ukrywamy, że to, co mówił pan Cezary Tomczyk, nie mamy pieniędzy wielkich na promocję tej strony. Robimy to za własne środki, ale już to zainteresowanie ludzi, które wpłynęło do tej pory, jest również dzięki Państwu, dzięki dziennikarzom, bo Państwo to nagłośnili i Państwo o tej inicjatywie mówią. Wspólnie właśnie, razem jakby tutaj jednocząc siły i Państwa, i społeczeństwa, i nasze, na pewno te buble różnego rodzaju prawne możemy zmieniać razem wspólnie, a Państwa jako dziennikarze prosimy o jeszcze i o to, żeby zainteresować społeczeństwo, bo to Państwo jesteście tą tak naprawdę tubą, poprzez którą również i my politycy możemy do ludzi dotrzeć. Szanowni Państwo, 3 maja, jak wszyscy wiemy, są dni otwarte Sejmu. Każdy będzie mógł tu przyjść, zwiedzić parlament, ale też to jest też dobra okazja do kontaktu z posłami. Dla Państwa mamy pewną propozycję. Chcemy 3 maja gdzieś w głównym holu sejmowym zorganizować spotkanie zespołu parlamentarnego Następne Pokolenie, tak aby każdy, kto tu przyjdzie, a przewija się przez Sejm wtedy kilkanaście tysięcy osób, żeby każda z tych osób, albo przynajmniej kilka z nich, mogło swoją sprawę zgłosić. My oczywiście całą akcję będziemy jeszcze nagłaśniać na Facebooku i na portalach społecznościowych, ale też prosimy o zainteresowanie i o to, żeby 3 maja oczywiście odwiedzić polski parlament.